Witamy w nowym roku, w nowym odcinku, trzecim odcinku Sobieskiego TV. Year Review nagraliśmy, ale stwierdziliśmy, że jest tak dobre, że musi do niego dojrzeć i jeszcze nie wypuszczamy. Tak, no jest nagrany, zrobiony, może kiedyś, ale jeszcze nie dzisiaj. Czołówka! Najważniejsza sekcja, sekcja informacji. Samorząd nie ma sekcji, my mamy... Najważniejsza sekcja, sekcja informacji. Samorząd nie ma sekcji, my mamy sekcję, także pierwsze info. Najważniejszy news z ostatnich dni to ruszyło Stowarzyszenie Krakowskich Szkół Średnich. Zostało ono powołane, by... By starać jakby tak optymalizować działania naszych krakowskich uczelni, gdy są takie inicjatywy, powiedzmy jak speed dating, poczta walentynkowa, czy... konkurs szachów, no takie tam zabawy, żeby to było jeszcze lepiej prowadzone, szybciej i efektywniej. Także ruszyło, jest fajnie. Mnóstwo dobrej zabawy nas czeka w Stowarzyszeniu Krakowskich Szkół Średnich na pewno. Mnóstwo. Następna informacja, poczta walentynkowa. Poczta walentynkowa, 14 lutego są walentynki, my to nagrywamy, jest 9 lutego. Także pewnie nie obejrzycie tego przed tymi walentynkami. Tylko po nich, ale i tak powiem, że od 10 do 12 lutego można zgłaszać te swoje liściki i tak dalej. No i fajnie. Mamy nadzieję, że jak największa ilość waszych liścików znajdzie swoją drugą połówkę i dostaniecie odpowiedź. I się spełnią. I się spełnią wasze walentynki. Tak. Takie ładne złożyliśmy życzenia na walentynki. Ej, mamy już nutkę w takim razie, na zakończenie. Jaką? Związaną z walentynkami. Jaką? Kobiety są aha, gorące. Aha, kobiety są aha. Ej, ej, tam, tam, ej. Zajebiste to było. Co nie? Warto jeszcze w tym momencie wspomnieć o tym, że razem z pocztą walentynkową rusza też speed dating walentynkowy właśnie w ramach SKSS i będzie on na Zoomie. Będzie on na Zoomie, więc to jest... A jak ty się będziesz, w sensie... No, że do tej pory miałeś tak, że parowało was i pisaliście ze sobą na Messengerze. A ponieważ to jest edycja walentynkowa, to możecie się spotkać na Zoomie i ze sobą porozmawiać face to face. Wow. 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 Pewnie się spotkamy. Licealny swap. Kolejna bardzo fajna inicjatywa w naszej szkole, licealny swap. Polega to na tym, i będzie trwało jeszcze kilka dni, więc polecamy wziąć w tym udział, że jeśli macie jakieś rzeczy w domu, które chcielibyście komuś oddać, które chcielibyście sprzedać, to wystawiacie je na Facebooka na stronce licealnego swapu i inne osoby, które akurat przeglądają Facebooka, mogą zauważyć waszą rzecz, którą wystawiliście, stwierdzić, że to jest ta rzecz, którą chcą mieć. I kupują ją, tylko pieniądze nie dają wam, osobom wystawiającym, tylko przeznaczają je na zrzutkę charytatywną. Na zrzutkę charytatywną, więc bardzo szczytny cel. Fajna sprawa. I zachęcamy do wzięcia udziału. Fajna sprawa, ale tych nie oddawajcie, bo te są święte. Te bluzy są święte. A inne bluzy możecie oddawać, by wsparły osoby potrzebujące właśnie na licealnym swapie. Także... Dobra, kolejna sprawa. Możecie już sobie dopełnić waszą stylizację dwójkową. Macie już bluzy, macie już szaliki, macie chyba skarpetki. I teraz możecie mieć też torby. Torby z dwójki, z Sobieskiego, żeby się nosić i przy okazji siebie nosić i nosić rzeczy w tej torbie. Swój rikcz. Będziecie w nich nosić swój rikcz. Koło kulturalne odbyły się już dwa odcinki, one są chyba w poniedziałki. Prowadzi je Piotrek, także może o tym więcej powiedzieć. Tak, odbyły się już dwa warsztaty w ramach koło kulturalnego. I koło kulturalne, dla tych, którzy nie wiedzą, będzie się zajmowało tematyką ogólnie rozumianej kultury. I będzie poruszało bardzo ciekawe związane z nią właśnie tematy. Na ostatnich zajęciach mieliśmy na przykład przyjemność gościć panią Joannę Winiewicz-Wolską, czyli kurator działu kolekcji malarstwa na Wawelu, która opowiadała nam o rubensowskim portrecie króla Zygmunta Augusta. I było to bardzo ciekawe, więc zapraszamy po więcej informacji na SPI. Ciekawie można spędzić wieczór poniedziałkowy. Poniedziałkowy. Z kulturą, kulturalnie. Fajnie. Okej, okay, małe sprostowanie odnośnie Festiwalu Małych Form Teatralnych. Bo jak się okazuje, dwójka z prowadzących ten festiwal nie ma zielonego pojęcia o tym, co będzie prowadzić. Ale ty nie będziesz tego prowadził. No.
Mówię ty i Gorczowska. Aha, no. Generalnie tak, powiedziałem w zeszłym odcinku, że możecie się zgłaszać do profesor Anny Czepiec-Mączki. So that was a fucking lie. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jednak nie, że nie możecie się tam zgłaszać. Wyszło głupio, ale teraz... A to powiedz, gdzie się mają zgłaszać? Macie się zgłaszać w formularzu, który wisi... Jest na SPI. Na SPI, tak, na naszej platformie. Niemniej jednak polecamy tak samo mocno jak w poprzednim odcinku. Tak, a nawet jeszcze mocniej, bo zostały tylko 2 tygodnie do zgłoszeń. Jak wy to będziecie oglądać, jakieś 1,5 tygodnia. Także... Polecamy. Polecamy. Kończymy sekcję informacji szkolnych i przechodzimy do czegoś fajniejszego. Tak, najfajniejszą rzeczą w ostatnich dniach, a na pewno najbardziej kontrowersyjną, jest to, że taki raper ze Stanów, Lil Uzi się nazywa, szczepił sobie diament. Prosto między oczy. Prosto między oczy o wartości 25 milionów dolarów, także kupa kasy. Prosto między oczy tutaj na trzecie oko. Tu widzicie jego zdjęcie. Tu widzicie pojawi. Jego zdjęcie. I idealnie mi się to skojarzyło, jest taki cytat ze starego polskiego filmu, to był chyba Miś, tam główny bohater wszedł na scenę teatralną i powiedział: bo wiecie, bo ja lubię błyszczeć. No i teraz ten Lil Uzi błyszczy. Rozumiecie, że błyszczy, że diament, nie? Że jak w filmie polskim, tak ten raper. No, fajnie. Błyszczy. Zdjęcia wróciły na Messengera, ale znowu też już ich nie ma, także... Pojawiły się i zniknęły. Pojawiły się, pojawiam się i znikam. Ale ankiet dalej nie ma na Messengerze, więc Messenger staje się mega useless. Tak, nic się nie dzieje w naszej szkole aktualnie, poza tym co powiedzieliśmy. Też się mało dzieje na świecie, poza tym co powiedzieliśmy. Dlatego... co? Poza tym, że gość sobie wsadził diament między oczy, na świecie się generalnie nie dzieje nic. No. No. No, a ponieważ się nic nie dzieje, to stwierdziliśmy, że udostępnimy wam fragmenty naszego year review. Tak. Ponieważ odkryliśmy niezwykłe rzeczy naszej szkole. Także zapraszamy do dzieją. Oglądania. Widzimy się po przerwie. Przerwie. Mamy nowe kosze na śmieci. Mamy nowe kosze do recyklingu. Są piękne i kolorowe. Używane. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła w tym roku w naszej szkole i warta podkreślenia. Mamy nowe kosze. Tam było zaprzysiężenie. Przy tym pomniku. Odwróć. Przy tym pomniku miało miejsce zaprzysiężenie nowego ze samorządu, przekazanie pałeczki, przekazanie władzy. Przekazanie idziemy władzy, dalej. Idziemy dalej. Tam za chwilę będzie sala chemiczna, całe złotej szkoły. Tak. A my w sumie nigdy nie mieliśmy lekcji, nie? Czy mieliśmy? Nie pamiętam, na chemii zawsze śpię. Podsumowując ten rok, nie można nie wspomnieć o rzeczach, które się nie odbyły. Turniej futsalu miał się odbyć w naszej szkole, ale się nie odbył. Tak, jedną z tych rzeczy jest międzyklasowy turniej futsalowy, taka nasza już tradycja, który się odbywał co roku, w tym roku go nie było. Mamy nadzieję, że będzie w przyszłym. Tak. Myślę, że highlightem, o którym warto wspomnieć, jest dzień 11 marca, kiedy zakończyliśmy naszą edukację w tym roku. Belgijką. Belgijką na szkolnym dziedzińcu i Belgijką na szkolnym dziedzińcu skończymy również nasze year review. Przynajmniej tą scenę. I teraz puszczamy, teraz powinniśmy puścić to... Nie powinniśmy pójść do tego okna w tej sali. Jakby rzut będzie na to okno i wtedy przeniesiemy się do tego filmiku. Stary, ty to masz łeb. 11 marca nie spodziewaliśmy się tego, że okres rozłąki z naszą szkołą przerodzi się w ponad rok. I że za nią zatęsknimy. I że za nią zatęsknimy, jest. Dlatego pełni ekscytacji oraz... Oraz ekscytacji wybiegliśmy na szkolny dziedziniec. Chyba nie tylko u nas w szkole, by cieszyć się z rozpoczęcia. I zatańczyliśmy Belgijkę właśnie tak. Kochani, specjalnie dla was w tym odcinku pokażemy wam nowy wybudowany basen sowieckiego, na którym czekaliście. Zapraszamy. Chodźcie. Czujesz chlorki? Jeszcze jo, taka rybka to ma się pływać. Ten basen to robi wrażenie, nie Miki? No, taka rybka to musi pływać. Taki z YouTube'a tekst. Czekaj, ale nie działo się. Na trenera w reprezentacji Polski. Film jest... O! To może o zmianie trenera możecie powiedzieć, przynajmniej będzie śmiesznie. No co jest z tym śmieszne? Ja jeszcze jestem na etapie tego, jak on się nazywał. Smudy. Smudy. Właśnie. Filmy i seriale muszą się pojawić. Smudy.
Nie ma żadnych filmów i seriali, o których byśmy mogli powiedzieć, chyba listy że... Listy DM4 są na temat. I nowy sezon Klanu wyszedł. Ej, jak miłość, trailery już się pojawiają w przeciekach. Newsy z Zakapuzy. Cała dwójka jest za Wisłą, a Elon Musk stał się najbogatszym człowiekiem świata. Aktualnie, ponieważ wiadomo, spółka na giełdzie, zloty, upadki. Wracamy do szkoły, bo się tam dużo dzieje. Zamknęli naszego Tindera. Tindera Sobieskiego, więc jako program informacyjny reklamujemy Spotted Sobieski. Najlepszy na świecie Spotted Sobieski. Promujemy. Fajnie. Chodźcie tam, wbijajcie, wpadajcie. Tak. Koniec! Siemanko! Siemanko, witam w mojej kuchni. Dobrnęliśmy do końca. Pamiętajcie, wchodźcie na Instagram Blowka. Dobra, zbliżamy się już do końca tego odcinka. Zobaczyliście fragmenty Year Review, które nie wyszły. Zobaczyliście diament w czole. Zobaczyliście diament w czole, dowiedzieliście się trochę info. O szkole. O szkole, no i fajnie. Kończymy ten odcinek, bo więcej już nie mamy o czym rozmawiać. Bo pani Jola nas wygania ze szkoły. Tak, bo pani Jola nas wygania ze szkoły, więc czas nas... Nagli? Nagli, goni. Także dzięki, że byliście. Do zobaczenia. I do zobaczenia. I kobiety są gorące. I... Kobiety sprawią, że odjeżdżasz daleko. Nie pomoże ci psychiatra, nie pomoże żaden lekarz. Wiatr z lodem i pokrzywy możesz sobie wsadzić w d... Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie ciała. Na facetów to działa.